Stanisław Dulc urodził się we Lwowie. Tam spędził swoje dzieciństwo. Po II wojnie światowej został przymusowo wysiedlony do Wałbrzycha. Pracował tam jako górnik, a potem wstąpił do wojska i tu odkrył swój talent artystyczny. Pracował jako rysownik, animator i reżyser w Łodzi i Bielsko-Białej. Jego największe sukcesy to Bolek i Lolek, Porwanie Baltazara Gąbki, Robocik, Przygody Błękitnego Rycerzyka, Koziołeczek, Lis Leon i wiele innych. Otrzymał liczne nagrody festiwalowe w Polsce i na świecie. Z ciekawostek wiemy też, że kochał góry.